dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie najbardziej satysfakcjonujące TikToki z całego świata. A więc zacznijmy od pierwszego TikToka, którym jest krojenie kolorowych kredek. Słuchajcie, nie dość, że wygląda to świetnie, to ja tak teraz się zastanawiam, z czego to jest zrobione. Czy to jest z jakiejś takiej, nie wiem, zabawkowej masy ulepione? Jeśli kiedykolwiek mieliście coś takiego, to dajcie znaka, co to jest. I zobaczcie, mamy tutaj krojenie owoca. I teraz prawdopodobnie jak on to skroi, to to idealnie wyjdzie albo podzieli się na takie małe właśnie części. I w sumie ja nigdy nie wiedziałem, jak to jest i można powiedzieć, że w końcu się dowiedziałem, więc chyba będę musiał kupić i to sprawdzić. I swoją drogą, jakbyście chcieli, żebym przetestował takie TikToki, zostawcie łapkę w górę, a zrobię dla was specjalnie taki odcinek, więc zostawcie 1000 łapek. A tutaj mamy prasę versus przedmioty. Słuchajcie, no strzela to fajnie, idealnie, ale wydaje mi się, że to mydło jest tutaj jeszcze lepsze. Chyba to jest mydło. Tak mi się wydaje, że to jest mydło, albo po prostu na potrzeby po prostu tego odcinka. Ale czekajcie, jak to jest tak podzielone na takie kratki? Niech mi to ktoś wytłumaczy. Dlaczego to się dzieli na takie malutkie krateczki? Następne, co tutaj mamy, mamy tu... A, czekajcie, to jest chyba lód, balon i w środku... Aha, myślałem, że w środku będzie lód, a w środku mamy kolejny balon i kolejny balon. Czekajcie, co będzie na samym końcu. Na samym końcu mamy po prostu wodę. Tu prawdopodobnie, albo to jest zabawko... Aha, dobra, ja się zastanawiałem, jak on to układa, to jest po prostu od tyłu puszczane. Chwilę musiałem tutaj, no, poglądać, żeby do tego dojść. To też ładnie wygląda, tutaj... kilka albo kilkadziesiąt kolorów, kilkanaście albo kilkadziesiąt kolorów pomieszanych ze sobą, które tworzą właśnie coś takiego. Ale zobaczcie, oni jak nawet to puszczają z powrotem, to wygląda to, no, moim zdaniem mega dobrze. Nawet nie wiem, czy nie lepiej, czy nie bardziej satysfakcjonujące jest puszczenie tego od tyłu. Kolejnie mamy tutaj, prawdopodobnie woda z tego będzie wylatywać, taka kolor, no w sensie niebieska. Aha, nie, tutaj po prostu wyciska. Myślałem, że ona tak, wiecie, tak ciknie ta woda bardziej. A tu mamy po prostu w środku. Ej, ale to jest dobre. Co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest? Ej, to jest naprawdę dobre. Następnie będziemy mieli tutaj jakąś piłkę, którą właśnie przycina się za pomocą właśnie takiego nożyka. Jak widzicie, mamy tutaj coraz więcej, coraz więcej. A co będzie na samym końcu? Czy to się skończy? Ej, nie wiem, co się z tym stanie. Jak to jest zrobione? Czyli tego jest, jest, jest i to prawdopodobnie będzie ostatnie? Ej, no co jest? Ile tego jeszcze będzie? Ile tych warstw tam jest? Ale zobaczcie, co z tego wyszło. Mam, o, co z tego wyszło? Dobra, nieważne, słuchajcie. Jak to jest zrobione? To prawdopodobnie... No nie, nie mam zielonego pojęcia, jak to jest zrobione. Tutaj... takie domino. Domino, dobrze mówię? Chyba tak. Za pomocą kieliszków i one wlewają się do szklanki. I zobaczymy, co tu zostanie z tego utworzone. Troszkę to wygląda jak taka... no nie wiem, co z tego może być. Czekajcie, zobaczmy, czy tu będzie jakiś wzór tego. Nie, no to po prostu. To jest fajne, zobaczcie. Mamy tutaj wyciskanie. To już trochę gorzej wygląda. Przyznajcie, że to nie wyglądało dobrze. Ale jeśli chodzi o to wyciskanie właśnie tej kolorowej plasteliny, modeliny, czy cokolwiek to jest, wygląda świetnie. Co będziemy mieli tutaj? Czy tutaj też będzie coś z tego się wylewać? Aha, różne kolory. Okej, okay. No nie, no to trochę nie będę mówił, jak to wygląda, sami się bardzo dobrze domyślacie. Słuchajcie, jeśli chodzi o to... No nie, dobra, może przejdźmy już do kolejnego TikToka, bo źle mi się jakoś to kojarzy, tak szczerze, źle mi się jakoś to kojarzy. Mamy tutaj piasek, nie wiem, piasek kinetyczny, nie wiem, co to może być, słuchajcie. Może piasek, po prostu zwykły piasek, ale z kolorem, nie wiem, widzowie, dajcie znaka, co to jest za rzecz. Obcina tu nożem i ten kotek powinien tutaj zostać, tylko on. Tylko pytanie, czy to się nie rozpadnie? I nie rozpadło się. Następnie przechodzimy do... mandarynek i tutaj się dziurkuje, tutaj obiera, aha, tutaj będzie pokazane, jak oni to robią, czyli ściągają wszystkie włosy i prawdopodobnie obleją to właśnie jakąś tutaj rzeczą, nie wiem, co to może być, to po prostu jest zamarznięte. Następnie mamy jajko, które wskoczyło do niebieskiej kąpieli. Slow motion, wszystko dużo lepiej wygląda, sami przyznajcie. Następnie mamy tutaj kolienie jakieś takie... Nie wiem, co to są za tworzywa, co to będzie, ale tutaj flagę ktoś zrobił. Jak ktoś wie, kogo to flaga, napiszcie w komentarzu. Ja wiem, zobaczymy, czy wy wiecie. Zobaczmy tutaj, co tutaj będzie. Szron
z lodówki, tak? Z zamrażarki. No fajne, satysfakcjonujące. W sumie na następny odcinek muszę dodać sobie tutaj serduszka. Jeśli będzie trzy razy coś, to no i tak jak kiedyś. Nie wiem, czy pamiętacie, nagrywałem kiedyś takie odcinki. Zobaczmy, co tutaj będzie. Czyli tu mamy metal taki ciekły. Chyba tak by to wyglądało, na to by to wyglądało. Następnie mamy jakąś foremkę. Okej. No tu po prostu niszczenie. Tutaj mamy po prostu niszczenie jakichś fajnych rzeczy. Tutaj mamy kolejne odlepienie właśnie takiej folijki. To jest satysfakcjonujące. Zobaczmy tutaj. I 3, 2, 1, go! Puszczaj! A wy w tym momencie, widzowie, możecie zasubskrybować mój kanał, ponieważ jest to kanał Rafa Plus, więc zejdźcie na dół, zasubskrybujcie, stawcie łapkę w górę. No i zobaczmy, co tutaj będzie. W ogóle, jeśli będziecie chcieli więcej takich odcinków, no to dla was oczywiście je nagram. To się rozwali za chwilę, tak jest. Ej, rozwalanie też jest spoko, tylko to jest plastik, więc... Więc dlaczego on się rozwalił tam na dole? Ej, dlaczego te rzeczy plastikowe, ta... no, no, te duże to rozumiem. Ale ta mała, byłem przekonany, że to się na pewno nie rozwali. Ja nie za bardzo chciałbym to sprzątać, tak szczerze. Tutaj fajny pomysł na TikToka, ale jeśli chodzi później o sprzątanie tego, no to tak średnio bym powiedział, chyba że to, nie wiem, tam wejdzie z jakimś wężem, to wszystko wymije i puści do... Dzięki, ale chyba, no nie, no nie wiem, nie wiem w sobie, ale nie chciał. Po prostu nie chciałbym tego sprzątać. Ale dlaczego? No i ta butelka się nie, o, ta butelka się nie rozwaliła. Być może tam jakiś, nie wiem, no nie wiem, co tam mogło być. Mamy gąbkę i wyciskamy wodę z gąbki. A gąbki wyglądają wcześniej, jakby nic w nich nie było. Ej, no, zobaczcie, one, patrzcie się w ogóle, jak to działa, nie? Że w gąbce wydaje wam się, że nic nie ma, a tam jest mnóstwo wody. Zobaczmy dalej. Mamy kolejną rzecz, mamy pakowanie... Tylko co to będzie? Trochę to wygląda jak taki smakołyk. Ale czy jest to smakołyk? Tego nie wiem. Zobaczmy, co będziemy mieli dalej. Mamy następnie kolejną folijkę. Okej. A nie, on w jakimś wiaderku to jest. I odlepia. No, wiaderko czyste. No fajnie się to wyciągało. Tutaj o, to będzie dobre. To jest chyba musztarda i ketchup. Chyba tak. Chociaż nie, być może to są jakieś kolory tutaj, ale wygląda... Ej, przyznajcie, wyglądało to trochę jak musztarda i ketchup. Być może jestem chyba za bardzo głodny i dlatego tak wyszło. Dobra, nieważne, słuchajcie, zobaczmy dalej. Mamy znowu prasę i tutaj mamy wyciskanie... O, to w sumie jest dobre. Przypomniała mi się moja pierwsza piłka, która też podobnie skończyła, ale to już było bardzo dawno temu. Co to jest? To trochę wygląda jak kredki, nie wiem, czy tam kredki były, co tam było. Ej, to jest fajne. To jest fajne, zobaczcie w ogóle, jak to wszystko działa, jak jest synchronizowane do siebie, no nie? Niesamowite, niesamowite. Dobrze, poprosimy kolejnego TikToka. Okej, mamy tutaj kulkę, która będzie przepychać kolejne kulki, chyba. Zobaczmy i wygląda na to, że tak. Aha, dobra, czyli tam to było pod skosem. I to prawdopodobnie będzie wracać tam i to cały czas będzie... Chociaż właśnie, tylko na jakiej zasadzie by to tam miało wrócić? Cały czas te kulki lecą. Ej, fajnie to wygląda. Naprawdę mega fajnie to wygląda. Zobaczcie, coraz to inne kolory mamy. Aha, to czekajcie, to się wypełni? Czy to gdzieś wpada? Fajna sprawa. No tylko jak wiecie, mega szybko, jak po prostu te kulki zlecą, no to trzeba to znowu od nowa układać. Jest trochę tak jak ze zjeżdżaniem na sankach, no nie? Że fajnie się zjeżdża mega szybko, ale później trzeba wyjść pod tą górę. Tak samo on tutaj ma, że musi to wszystko znowu później poukładać, a ta satysfakcjonująca rzecz trwa bardzo krótko. Ale warto, warto. Zobaczmy, co tutaj będzie. Tutaj mamy jakąś wyciskarkę z jakimś glutem kolorowym i znowu wideo jest puszczane od tyłu. Tu następnie mamy... Ej, to trochę wygląda, jakby to był AI, no nie? Tak, to chyba jest AI, tak, no bo to tak strasznie dziwnie wygląda. Zobaczmy, co będziemy mieli dalej. Tutaj mamy nagrzane metalowe części, które po prostu zostaje zatopione. Następnie kocia sierść. Kocia sierść, ja jestem uczulony na kocią sierść albo na to, co w tej sierści jest. Może w ten sposób. Mamy tutaj kolejnego i co to, jakieś igiełki? Ej, co to może być? Czekajcie, to pewnie jest jakaś... Co? Ej, napiszcie mi, co to było, bo nie mam zielonego pojęcia. Następnie mamy tutaj musztardę i ketchup. No nie, tym razem kolory są nieco inne. Jest to farba, mieszanie farby. Ktoś prawdopodobnie będzie sobie
malować w domu i robi sobie taki customowy kolor, no nie? Taki swój. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Fajnie to wygląda. Trochę to mi się kojarzy ze świderkiem. Te lody świderek. Ten biało-pomarańczowy. Jeden z moich ulubionych. Tutaj kuleczka, tylko to też jest chyba w slow motion puszczone. Albo ta kulka jest taka ciężka. Nie wiem. Następnie mamy tutaj kilka kolorów, które są za pomocą widelca rozprowadzane do innych. Czy tutaj będzie jakiś finał z tego? Czy to wszystko? Boję się tego, że to będzie wszystko. Aha, dobra. No tak jak myślałem. Zobaczmy dalej. Tutaj ktoś coś... Co to jest? Czekajcie, tam jest... Czekajcie, może to tak trzeba. Dobra, to chyba tak trzeba oglądać. Tak mi się wydaje. Aha, to jest jakiś glut. To jest jakiś glut. Przez chwilę myślałem, że to jest lustro, a to po prostu jak tak popatrzycie, to nie jest lustro, tylko to jest jakaś miska właśnie z jakimś glutem. Ale no ja w tym roku na wakacje nie pojechałem, a z miłą chęcią bym się przejechał. Skoczyłbym do takiej fali, no w sensie, no może nie tak do fali, co do wody bym sobie wskoczył. Ale no niestety nie w tym roku. Napiszcie mi, gdzie wy byliście na wakacjach, tak się umówmy. Mamy tutaj... nie mam pojęcia, co to jest. Szczerze, nie mam pojęcia, co to jest. Wygląda to dziwnie. Nie wiem, co to było, ale mamy kolejnego gluta. Gluty, nie wiem, dlaczego akurat to gluty są takie satysfakcjonujące. No fajnie to wygląda, fajnie. Zobaczmy, co będziemy mieli dalej. Aha, tutaj jeszcze ten bok. O, to jest lepsze, że to jeszcze się tak, wiecie, zawija. Następnie mamy tam... Z drugiej strony wyjdą nam... Aha! Z drugiej strony wychodzą takie kulki. No, te kulki, no fajnie to też wygląda. No fajnie. Zobaczmy na kolejnego. No to czy to jest takie fajnie to wygląda, ale takie satysfakcjonujące to nie wiem, czy to akurat jest. Tutaj znowu mamy właśnie takie rozprowadzanie różnych różnych płynów po takich dziurkach. One zastygają i on później to ściąga, tak jak na tamtym TikToku. I tak samo jest to robione tutaj, ale mniejszą szpachelką mi wydaje się, że to wygląda dużo lepiej, tylko pytanie, czy tutaj się to będzie tak robić? No wygląda na to, że tym razem, no, zawijać się to nie będzie. Okej, co mamy kolejnego? Mamy tutaj jakąś aha, to jest programem zrobione. Ale to jest dopiero ciekawe, zobaczcie. Przy tym zbliżaniu, wiadomo, że to jest w programie, ale zobaczcie. Ta perspektywa, ogólnie niesamowicie to wygląda. Może to sobie zostawię na inny odcinek, bo na pewno takie TikToki też się pojawią. Ale no jest to niesamowite, że cały czas coś można tam zbliżać. To jest nie do wytłumaczenia, oczywiście to było zrobione w programie. Zobaczmy, tutaj mamy kulki, które są złączone kolorystycznie, fajnie. Tutaj mamy kulki, które są rozłączone poprzez zdjęcie właśnie tego pudełka. Następnie mamy mydło i jakieś brokatowe rzeczy. I on tak prawdopodobnie to wysunie, nie? Może za chwilę, czekajcie. Mamy, okej, okay. I jeszcze raz. Czy on coś tutaj, albo ona coś z tym zrobi? Czy to tak wysunie? Tak, no i to, o, no i to. Chociaż czy to tak fajnie. Dobra, no, czy coś tutaj jeszcze będzie w tym? Mam nadzieję, że coś się tutaj jeszcze wydarzy. Czy coś z tego otworzy wam? Nie wiem, dobra, zobaczmy, rozwaliło się tam trochę. No nie, okej, mamy tutaj piankę. Pianka, no pianka też jest ciekawa, no nie? I... Aha, jeszcze w ten sposób. Znowu masa. Nie wiem, jak ta masa się nazywa. Proszę, napiszcie mi w komentarzu, jak ta masa się nazywa. Bo trochę, nie wiem, mam... No, totalnie mam pustkę. Tutaj mamy kolejny TikTok. I słuchajcie, mamy tutaj tak komputerowo ścinane i jak widzicie, wszystko spada na dół. A więc widzę, jeśli chcecie tego więcej, zostawiajcie łapkę w górę, wpadajcie na te odcinki i trzymajcie się na razie. Cześć!